Ja chciałbym, żebyśmy w Polsce wyciągnęli również wnioski, co należy zmienić, i takie propozycje tutaj wspólnie jako zespół i zespół doradców, na czele których stoi pan profesor Szcześniak, przedstawić, aby polski system, Polska miała system rzeczywistej ochrony nieprofesjonalnych inwestorów. Powiem tylko tak, że ci, którzy zostali pokrzywdzeni w aferze Madoffat do dzisiaj, czyli po chyba 7, dobrze jak liczę, 8 latach, odzyskali już 70%, natomiast w ciągu 2 lat planowane jest, że to będzie 91% odzyskanych, zainwestowanych pieniędzy przy niewielkim, kompletnie niewielkim, około 5-6% udziale budżetu stanowego czy federalnego. I tego rodzaju działalność, gdzie będą wyciągane pieniądze, no już przestępcy nie będą napadali na banki, będą robili między innymi takie rzeczy, i dlatego jednym z ważnych elementów, które tutaj państwu przedstawimy, będzie kierunek zmian, które należy dokonać w polskim systemie, szczególnie prawnym, bo to, co, i tu za chwilę poprosimy o pierwsze wystąpienie przedstawicieli NIK-u, to, co NIK napisał i to, co było przedmiotem naszych rozmów z przedstawicielami wszystkich instytucji, wyciągamy wnioski, że system dotyczący nadzoru nad rynkiem finansowym musi być bardzo, bardzo wzmocniony. Nie mówię w sensie rozrostu administracji, ale wzmocniony w sensie skuteczności działania. Kilka rzeczy organizacyjnych. Przewidujemy limity, szanowni państwo, na wystąpienia. Poproszę przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli, pana dyrektora Stanisława Jarosza, o przedstawienie swoich tez. I chciałbym powiedzieć, panie dyrektorze, że w ciągu 15 minut prosiłbym, żeby się zmieścić. Po wystąpieniach, tak jak jest w harmonogramie, będzie możliwość zadawania pytań, jakiejś dyskusji. Przedłożone dokumenty w postaci zakończenia prac i wniosków są projektami, szczególnie propozycje zmian są projektami. Z tej dzisiejszej debaty plus do 18, plus prace komisji, mogą jeszcze te propozycje zmieniać, mam nadzieję, na lepsze. Panie dyrektorze, proszę bardzo, oddaję głos Najwyższej Izbie Kontroli. Dziękuję, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. No cóż, wyniki kontroli sprawy, w której się tutaj spotykamy, a mianowicie działania organów państwa wobec problemu z GetBackiem, a konkretnie z konsekwencjami tej sytuacji dla poszkodowanych, są znane od 2 lat. W styczniu 2020 roku Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła na Komisji Finansów Publicznych wyniki tej kontroli. Ta kontrola była zrealizowana na wniosek Prezesa Rady Ministrów i dotyczyła Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego Ministerstwa Finansów i Nadzoru Audytowego. W wyniku tej kontroli przedstawiliśmy raport, w którym zawarliśmy 11 wniosków, nazwijmy to de lege ferenda. Z tych 11 wniosków kilka jest w realizacji, ale duża część jeszcze nie jest realizowana. I teraz, jeżeli powiemy tak, sytuacja miała miejsce po tej kontroli, jak państwu przedstawiliśmy, znaczy ja powiem tylko w kilku zdaniach, żeby zarysować najważniejsze wyniki. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBack SA oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery wartościowe. Ich działania były nieadekwatne do istoty i skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne. W szczególności Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przez pierwsze 5 lat działalności spółki nie przeprowadził w niej ani jednej kontroli. Nie zidentyfikował także sygnałów wskazujących na nieprawidłowości na podstawie informacji przekazywanych przez spółkę, jej audytorów i uzyskiwanych od innych podmiotów nadzorowanych współpracujących ze spółką. W efekcie organ nadzoru nie zapewnił należytej ochrony inwestorów nabywających papiery wartościowe spółki. Ponad 9 tysięcy nabywców obligacji GetBack nie odzyskało zainwestowanych środków w wysokości przekraczającej 2,5 miliarda złotych.
Intensywne działania w celu identyfikacji nieprawidłowości w działalności GetBack i działania i podmiotów uczestniczących w sprzedaży jej papierów zostały podjęte dopiero po zaprzestaniu obsługi zobowiązań przez spółkę, a więc w 2018 roku. I to jest jakby taki klucz, na którym oparliśmy wnioski, które Państwu przedstawiliśmy, a i również dalsze działania Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ po tej kontroli przedstawiliśmy całość dokumentacji prokuraturze. Przez prawie rok nie było jakby widać efektów działalności, co zostało potwierdzone na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w ubiegłym roku we wrześniu, pod koniec września. Wobec tego Najwyższa Izba Kontroli po wystąpieniu do prokuratury o możliwości przekazania jej dokumentów, po przedstawieniu postanowienia sądu na wniosek prokuratora, takie postanowienie nie było przedstawiane przez cały rok. W związku z tym zdecydowaliśmy się napisać własne zawiadomienie do prokuratury. I to własne zawiadomienie do prokuratury przesłaliśmy, jeżeli chodzi o działalność tych wszystkich urzędników, a mam na myśli funkcjonariuszy publicznych z Komisji Nadzoru Finansowego. I to zawiadomienie jest w tej chwili procedowane. Część kontrolerów już była przesłuchiwana. Myślę, że to dalszy krok tego będzie dalej. Jeżeli natomiast chodzi o te kwestie związane z wnioskami, to ja myślę, że tutaj w poszczególnych punktach dalej Państwa będą przedstawiać, jaka jest reakcja, czy jaka jest ocena sposobu realizacji. Dla nas najważniejsze były trzy kluczowe wnioski. A więc pierwsze to zmierzające do ułatwiania dochodzenia roszczeń przez osoby poszkodowane. Pierwszy z nich dotyczył zmiany przepisów o tajemnicach ustawowo chronionych, którymi objęte są działania Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu. NIK oceniła, że służą one przede wszystkim ochronie interesów podmiotów rynku finansowego, a pomijają interesy osób poszkodowanych. Przepisy powinny być tak skonstruowane, aby w przypadku nieprawidłowości na szkodę klientów instytucji finansowych mogli oni łatwiej niż dziś, ale także pod pewnymi oczywiście rygorami, uzyskać dostęp do ustaleń organu nadzoru i wykorzystać te materiały w postępowaniu sądowym. Z tym wnioskiem wiąże się sprawa jeszcze dalej idąca. Otóż obecnie mamy taką sytuację, że nawet jak Najwyższa Izba Kontroli kieruje zawiadomienie do prokuratury, to nie może tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej nadzoru finansowego przekazać prokuraturze. Żeby to się stało, muszą być postanowienia sądu na wniosek prokuratora i tak dalej, więc my tutaj wskazujemy wyraźnie, że ten system powodował na przykład, że akta kontroli nie mogły być przekazane. Ponieważ w momencie, kiedy prokuratura wystąpiła do nas o przekazanie akt, a my nie jesteśmy dysponentem tych akt, jest Komisja Nadzoru, w związku z tym myśmy się odwołali do sądu i sąd orzekł, że nie możemy przekazać danych dotyczących tajemnicy zawodowej Komisji Nadzoru Finansowego i tajemnicy bankowej bez postanowienia sądu wydanego na wniosek prokuratora. A takiego postanowienia nie było przez cały rok. Więc to pokazuje, jak historia biegnie z danymi, no bo kontrolerzy są w końcu tylko, mają w aktach kontroli te tajemnice i w przypadku, kiedy bez zgody sądu byłyby przekazane prokuraturze, nawet proszę zauważyć, to grozi odpowiedzialność, nie wiem, tam od miliona złotych wzwyż. Także to jest taki jeden. Druga sprawa dotyczy kwestii wzmocnienia ochrony inwestorów na rynku finansowym i tutaj chodzi o obniżenie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym. Wskazywaliśmy na potrzebę obowiązku nagrywania rozmów sprzedażowych podczas transakcji realizowanych nie tylko na odległość, ale także w siedzibie podmiotów operujących instrumenty finansowe. Rozszerzenie obowiązku i uprawnień Komisji Nadzoru i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących ostrzeżeń publicznych oraz uprawnień rzecznika finansowego, które nie pozwalają na skuteczne wykonywanie zadań. Myśmy poparli też ten wniosek ministra sprawiedliwości o uregulowanie w kodeksie karnym szczególnego typu przestępstwa, a więc oszustwa finansowego o charakterze piramidy finansowej.
Jeszcze jeden z tych wniosków, które krótko, żeby nie zajmować dużo czasu, zmierzał do takiego ukształtowania zasad postępowania cywilnego, aby wzmocnić pozycję konsumentów. Możliwe rozwiązania to zwiększenie aktywności sądu w zakresie postępowania dowodowego lub wprowadzenie odwróconego ciężaru dowodowego tak, aby to przedsiębiorca był w obowiązku udowodnić, że dopełnił wymogów uczciwego obrotu, a nie konsument, że jest ofiarą nieuczciwej praktyki. I to są te główne wnioski, które żeśmy sformułowali. W sumie, jak już na początku wspomniałem, ich jest 11. Te 3 są w realizacji. Jak rozumiem, dalej będą wypowiedzi co do losu tych dalszych wniosków. Natomiast chcę powiedzieć tutaj rzecz taką, że jak było pierwsze spotkanie tego zespołu u Państwa, to był podniesiony między innymi przez tutaj przedstawicieli poszkodowanych problem przymusowej restrukturyzacji. Był podniesiony i tu przez Państwa senatorów również, żeby poprzez zbadanie tego zjawiska móc wypracować dobre praktyki na przyszłość. Otóż w obecnym stanie prawnym jest to praktycznie niemożliwe. Bo w trakcie kontroli postępowań naprawczych w Komisji Nadzoru Finansowego i w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego uzyskaliśmy informację, że komisja nie dysponuje materiałami na ten temat, nie nadzoruje tego procesu. Ten proces jest w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 2001 roku nie podlega, nie jest państwową osobą prawną, w związku z tym nie podlega pełnej kontroli Najwyższej Izby Kontroli. W związku z tym w trakcie tej kontroli, którą prowadziliśmy w ubiegłym roku, wystąpiliśmy z wnioskiem o przywrócenie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu statusu państwowej osoby prawnej, po to, żeby, bo w tej chwili podlega kontroli sądowej. Tutaj tylko teraz pan Rzecznik Praw Obywatelskich ma jakieś możliwości działania w trybie apelacyjnym. Natomiast brak jest możliwości kontroli ze strony Najwyższej Izby Kontroli. W związku z tym przed 2001 takiej kontroli BFG podlegał. Więc różna jest struktura organów zajmujących się przymusowymi restrukturyzacjami w Europie. Generalnie jest zasada rozdzielenia różnych funkcji, które w tej chwili są w KNF-ie i BFG, ale te funkcje wykonują i najwyższe banki narodowe, wykonują również Ministerstwa Finansów. W związku z tym to nie jest tak, że wyłączenie spod kontroli... Dzisiaj według naszej oceny jest tak, że ten procesy przymusowej restrukturyzacji, które są przecież stosunkowo nowymi procesami i mają istotne znaczenie dla systemu bankowego, nie podlegają tak naprawdę żadnej innej kontroli. Oczywiście w trybie skargi do sądu jest możliwe prowadzenie tego badania i tak się tutaj dzieje i tutaj to zaskarżenie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak rozumiem, zostało dokonane i tu wsparł to Rzecznik Praw Obywatelskich. Natomiast drugą rzecz, którą też proponujemy, to jest też właściwie nowa rzecz, bo no nie może być tak, że my nie możemy przekazać dokumentacji, że piszemy zawiadomienie do prokuratury, a nie możemy załączyć dokumentacji, bo tam są tajemnice. I tutaj jest, dzisiaj Komisja Nadzoru Finansowego ma prawo dołączyć takie rzeczy, natomiast Najwyższa Izba Kontroli nie. I tutaj proponujemy zmianę w ustawie o NIK, tak żeby Izba, zawiadamiając prokuraturę, mogła dołączyć całość dokumentacji. Również zawierające tajemnice bankowe i tajemnice zawodowe nadzoru finansowego. Chcemy zwrócić uwagę na koniec, że nie zostały jak dotychczas w naszej ocenie podjęte działania w kierunku wprowadzenia regulacji zapewniającej ochronę innych niż deponenci nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, poszkodowanych w wyniku nielegalnych działań podmiotów nadzorowanych przez Komisję i Urząd. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w sytuacji utrudnionego dochodzenia swoich roszczeń przez poszkodowanych, na przykład w związku ze wskazanym wyżej zawieszeniem postępowania na wniosek BFG, bo BFG zawiesił na wniosek BFG oraz stanowiskiem prokuratury o braku możliwości prawnych zabezpieczenia korzyści uzyskanych przez bank w wyniku wykonywania czynności oferowania instrumentów finansowych oraz doradztwa inwestycyjnego z naruszeniem prawa. Konieczne jest podjęcie działań umożliwiających wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych zabezpieczających uczestników rynku znajdujących się w takiej sytuacji. Tutaj mamy oto sytuację taką, że wystąpiliśmy do prokuratury z zapytaniem w związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego, o ile się nie mylę, z grudnia ubiegłego roku, że korzyści jednego z banków z tytułu nielegalnego oferowania tych obligacji wyniosły 65 milionów. W związku z tym wystąpiliśmy z zapytaniem do prokuratury,
co dalej się z tym dzieje. No więc prokuratura tu nam odpowiedziała, że ona nie jest władna takiego zabezpieczenia dokonać, że powinni to zrobić sami, że powinni to zrobić sami poszkodowani, co z kolei jest niemożliwe. Mamy takie pismo z prokuratury, co z kolei jest niemożliwe, bo z tego, że BFG występuje o zawieszenie postępowań po to, żeby zabezpieczyć te środki na koszty, jakie poniósł, bo przecież BFG zapłacił część, dopłacić musiał część do tej przymusowej restrukturyzacji. Więc to jest, chcieliśmy w ostatnim momencie, znaczy już tak rzutem na taśmę, jak to było takie wystąpienie państwa gdzieś kiedyś z poszkodowanych, żeby się dowiedzieć u źródła, w prokuraturze. No więc jest stanowisko prokuratury, że prokuratura nie czuje się władna, żeby zabezpieczyć tej kwoty i że mogą to zrobić sami poszkodowani. Więc to jest ta jedna sprawa. I druga sprawa, to dochodzenie utrudnienia roszczeń przez poszkodowanych też wynika z tej sytuacji. No bo skoro Bankowy Fundusz Gwarancyjny tutaj występuje o zawieszenie postępowań, no to dochodzenie nie jest możliwe. I w takich sytuacjach, kiedy majątek, który jest coś wart, czyli wart jest na tyle, żeby móc z niego pewne egzekwować te nielegalne, nielegalnie pozyskane pieniądze, przechodzi do... Oczywiście taki jest cel tego obowiązku postępowania restrukturyzacyjnego, żeby chronić rynek, żeby chronić system bankowy, ale jeżeli ten majątek zostanie przeniesiony do innego podmiotu, to tu była taka sytuacja, że ci poszkodowani pozostają z takim majątkiem, który jest albo nic nie warty, albo w pierwszej kolejności będzie zaspokojana reszta roszczeń BFG, a nie tych poszkodowanych. W związku z tym ta sytuacja też wymaga jakiegoś zastanowienia. Na razie takie postępowania mieliśmy 3 przymusowej restrukturyzacji, ponieważ tutaj wszyscy wiedzą, jakie to były podmioty, ale z ostrożności też nie będę wymieniał nazwy banków. Więc to pokazuje, że traktowanie tych nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego innych niż deponenci no jest, powinno być dojść do zmian poprzez pewne regulacje, które umożliwią im możliwość zaspokojenia. I teraz, proszę Państwa, myślę, że już te 15 minut prawie minęło, więc ja tu nie będę bardzo się rozwijał. Proszę Państwa, dlatego wspomniałem o tym drugim elemencie i o tej konieczności, naszym zdaniem jednak, zmiany formy organizacyjno-prawnej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, żeby podlegał jakiemuś organowi państwa, który się zajmuje kontrolą. I tak to jest taki dodatkowy wniosek, który się pojawił ostatnio po tej kolejnej kontroli. Wystąpiliśmy, będąc w Komisji Nadzoru Finansowego w jej urzędzie, z wnioskiem o przekazanie danych na temat tej przymusowej restrukturyzacji. Bankowy Fundusz Gwarancyjny odmówił, twierdząc, że nie ma podstawy prawnej, żeby Izba to dostawała, nie ma podstawy prawnej do kontroli i w tej sytuacji tak naprawdę Izba jest bezsilna. Nie może wejść tam. Tak, dostaliśmy taką odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.